Siemanka na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrałem w ROM Total War, kampania Juliuszy. Gdzie, no cóż, kontynuujemy poszerzanie wpływu rzymskich na ziemiach Europy. I tak, czy ja tu widzę armię Germanów? Tak, to jest armia Germanów, zdecydowanie w takim razie. Na wypadek, gdyby byli na tyle głupi, by mnie zaatakować, to ja tu już zwerbuję oddziały dodatkowe, w ogóle jak z moimi funduszami. Okej. Okay. W miarę. Seges się zwiększa i garnizon? No, w sumie nawet nie mogę w tej chwili, tak więc nie. A zresztą niekoniecznie, ponieważ nawet jak utracę to miasto, to sobie odbiję chyba szybko nawet. Bo mogę. Widać. W dwie tury przysłać tu armię z Patawium, w razie czego. Dobra, w każdym razie, tak, tutaj wszędzie mam, widzę zarządców i tutaj mam jednego głównego generała w takim razie. W takim razie weźmiemy ciebie i pójdziesz na zachód, dokładnie, do Massylii, ponieważ zamierzam kontynuować moją ekspansję przy Galom, zwłaszcza, że oni tutaj w chwili obecnej armii nie mają, chyba. Nie mają, jak miło. W ogóle oni toczą z kimś teraz wojnę. Gdzie jest Galia? Galia. Toczą. Z całym Rzymem, oprócz mnie i z Hiszpanią, jak miło. Czyli są zajęci tutaj. Wspaniale. Z przyjemnością wjadę im w tej chwili w plecy. Ale póki co, tak tutaj mi się buduje, widzę. Sprawdzę, gdzie mogę coś rozbudować na początek. Tutaj nic, nic, Massylia, nic. Dobra, w takim razie skończmy turę. Oj, zapomniałem pójść dyplomatom do Scytów. A to się w tej turze pójdzie. Znaczy w następnej turze. I zrobię tam początek. Nie zapomnieć, i tak. O. Nie, to chciałem. Prawa handlowe. Informacje o mapie. Informacje o mapie. Przyjęli. Wspaniale. Okej, w takim razie. Dyplomato. Idź dalej na wschód. Jeszcze do Armenii cię poślemy. Zawierzono przymierze. Monarchia Selosidu Scytia. Okej. Rekrutacja zakończona. Raport z budowy. Sprowadzenie z przebiegu tury. Wspaniale. Gdzie się coś wybudowało? Tutaj. Świetnie w takim razie. Tutaj już się buduje kolejny budynek, ok. W Patawium przyrost jest duży. Co by tu zbudować? Budujmy mury lepsze. Ok. Co tam dalej było? Segesta tutaj. To zbudujemy, a w salonie zbudujmy pola. No. Okej. Okay. Tutaj jeszcze dwie, które będą się budowały koszary legionowe. Wspaniale. Tutaj nic nie buduje. Dlaczego? No, bo tutaj nic nie może się budować. Dobra, w takim razie może tu zmniejszymy podatki, bo to miasto jak najszybciej się rozwinęło. Stać mnie na zmniejszenie podatku w chwili obecnej. I tak, ty dalej w tą stronę. Tutaj nie mogę nic zrekrutować, niestety nie, szkoda. I co by tutaj zrobić, tak się zastanawiam. Czy te ziemie do kogoś należą? Tak, tutaj wszystko należy do... widzę, do jakichś krajów. W takim razie dobra, co tam? Bierzemy większość tych oddziałów, zostawimy ten oddział. I idziemy. Tak, chcę zaatakować. Idziemy na Galię za turę. Za dwie tury przejmiemy im Nerbo Martius. W ogóle mogę tu najmniej kupować? Mogę. Oddział kawalerii. Przyda się. No i może te dwa oddziały jeszcze. Dobra, koniec tury. Okej. Okay. Wy wejdźcie tutaj.
Wyatakujcie to miasto. Pięknie. Zatura będzie należała już do nas. I tak, raport zbudowy. Mediolanum. Plac ćwiczeń. Wspaniale. W takim razie teraz, co by tu rozbudować? Drogi niech będą. Tutaj misja handlowa jest. W takim razie zbudujmy również drogi. Okej. Okay. No i tyle na razie. Rekrutacja zakończona. Wiadomość dyplomatyczna. Wojna. Egipt. Seleucydzi. Normalne dosyć. Złamanie przymierza zarówno pomiędzy monarchią i Pontem, jak i Egiptem i Pontem. Aha, czyli Egipt, znaczy Pont postanowił być neutralny. Wojna, wiadomo, przymierze upadło. Oj, to już gorzej. To też źle, cholera. No to dobra. Chyba byli z przymierzeńcami Galii, a ja nie spojrzałem. No tak, dobra. Skoro Germanie i miasta greckie postanowiły stanąć po stronie Galii, tak więc nie powstaje nic innego jak ich zniszczyć, tak samo jak Galię. Ale to w późniejszym czasie. Na razie powołajmy może parę oddziałów, przynajmniej do ochrony granicy. Tutaj też sobie mogę tych zrekrutować jako straż. I zakończmy turę. Hiszpania, przymierze prawa handlowe i informacje o mapie. Z przyjemnością. Zgodzę się na te warunki. Sprawozdanie. Największa frakcja Germania. No cóż, musieli się rozdreść na tereny. Tutaj, prawdopodobnie. Tak, raport z budowy. Okej, dużo się budowało, tym zaraz się zajmę. Ale na początek. Tu. Beriadok. Okej. Automatycznie. Zajmij osadę. Ponaprawiamy, chociaż nie. To zniszczymy. Bo to jest innej kultury. Połączymy i okej. Tutaj idzie duża armia. Ale chłopska. Głównie, tak więc powinniśmy im dać radę, zwłaszcza jak będziemy się bronić. Dobra, ale co tu się wybudowało? Tutaj koszary regionowe, wspaniale. Możemy wreszcie principy rekrutować, tak więc od razu 3 oddziały do kolejki. Dobra, na razie jeden. Bo tutaj tak jeden tur się rekrutuje. Zbudujemy może kuźnię, albo nie. Chwila. Akademia. Nie wiem, czy zbuduję świątynię, czy arenę. Zbudujmy na razie świątynię, potem arenę. Arenę. I co dalej się budowało? Patavium. Drewniany mur. W takim razie zbudujmy teraz tu kanalizację. Tutaj misja handlowa. Zbudujmy świątynię. Tej mury i w Massilii też to budujmy i też zmniejszymy podatki. Chcę, żeby jak najszybciej mi się miasta porozwijały po prostu. No i zakończmy turę. Germanie przyszli do mnie. Czego chcecie? Niczego. Dobra. Wow. Widzę, że tutaj dosyć Grecy agresywnie działają. No, Grecy zazwyczaj podbijają spokojnie Macedonię. A dobra, sprawozdanie z przebiegu tury. Okej, okay. Miasteczko rośnie. Patavium, wspaniale. Na to właśnie czekałem, do kolejki dajemy. Zwiększa się moja popularność w Senacie. Zwiększa się moja popularność wśród ludu.
I otrzymała stanowisko kwestora. Urzędnik niższego szczebla zazwyczaj zajmuje się zarządzaniem skarbcem. Jest to pierwsze poważne stanowisko dla wszystkich mężczyzn pragnących zrobić karierę polityczną w Rzymie. No dobra. I został nam mój następca. Dobra. Największa frakcja. My. No oczywiście. Nowy członek rodziny. Zbudowy. Właśnie, raport zbudowy. Co tu teraz mogę zbudować? Mogę zbudować strzelnicę, żeby rekrutować łuczników i to uczynię. Tutaj sanktuarium się wybudowało. Zmniejszymy podatki również. No, zmniejszymy. Aha, salonie też zmniejszymy. Chcę, żeby mi się te miasteczka porozwijały szybko. Tylko tyle. Tutaj to wybuduję. Tutaj przerost jest dosyć duży nawet. Dobra. Zdaje mi się, coś zawiesiło z przyciskami. Dobra, tak tutaj się plenicy rekrutują. Wspaniale. Okej. Tak. Czy powołać kolejną armię? Teraz szybciej. W sumie tak. Czyli tutaj zrobię oddział. To i też. W sumie tak myślę, żeby nie ruszyć na Germanów w tej chwili. Z kim oni mają sojusz? Dyplomacja. Germanie. Stracją. A to nie chcę zrywać kolejnego sojuszu, tak więc nie idę na Germanię na razie. Ale może na Brytów ruszę? Oni nie zachowują sojusz z Hiszpanią. Dobra, to na razie tłuczemy tylko Galię. No. I tak, tutaj również kolejny oddział do rekrutacji. Wspaniale. Tutaj może bielitów trochę. I zakaż maturę. Wow. Macedonia ma sporą armię, ale nie ma szans, by się utrzymali. Mają Dacje na północy, na wschodzie, na zachodzie mają Brutusów, na południu Greków, a na wschodzie Traków, tak więc nie mają szans tego utrzymać. Misja zlecona przez Senat powiodła się. Chyba nie powiodła się. Hermon. Gdzie to było? A to, ale w Senacie daleko to. Okej, zaatakowałem Germania. Wspaniale. No to cóż, w takim razie nie pozostaje nic innego jak iść na nich i zniszczyć. Tak, raport zbudowy. Okej. Tak, tutaj zbudujemy może palisadę na początek. Tutaj się wybudowało. Okej. No to w takim razie. W tym miejscu nasz dziedzic frakcji zbierze swoje siły. Okej. Na razie takie, powiedzmy, uzupełnione oddziałami najemników. I ruszymy na miasteczko, które jest gdzieś tutaj, z tego co pamiętam. A nie, chwila. To jest inna prowincja. No to dobra, idziecie tutaj. Na to miasto. No. Świetnie. Wiadomości dyplomatyczne. No i straciłem przymierze z Tracją. Dobra. Co tam? Tak, tutaj widzę Galowie dalej siedzą swoją armią. W miejscu się nie ruszają. Chyba nie wiedzą co zrobić w obecnej sytuacji. Zablokuj port. Dobra, mogę to zrobić. Flota płyń tam. Czyli to port. Kartagiński, okej. Krok dorosłość. Wspaniała, mam kolejnego generała w obężonym mieście. Zakończono budowę. Raport z rekrutacji, wspaniale.
Dobra, zaatakujmy tą armię. Pięknie. Dobra, na tym niektórzy dorwiemy ich. Mam nadzieję, że ściągnijmy jeszcze dodatkowe oddziały. O, utworzymy tu od razu armię. Wy się połączcie. Aj. Dobra, muszę ręcznie ich połączyć niestety. Tak więc bierzemy te dwa oddziały. Okej. Tutaj do przeszkolenia. Chryste, gro, nie tnij się, proszę cię. Dlaczego gra sprzed tylu lat mi się zacina? To nienormalne. Zaatakujmy tym generałem ich. I z automatu. No. Piękna wygrana. Tutaj stracili kogoś? Nie. Dobra. Nowy członek świty, wspaniale. Tak, zapomniałem jeszcze wyznaczyć kolejki do budowy. Tak, tutaj co by wybudować? Pole ćwiczeń. Pola zbudujmy może na początek. Mediolaniu się to buduje, okej. Okay. Te wszystkie miasta się rozwijają. Czekają na rozwinięcie. Powoli to idzie, ale... No cóż, nic nie poradzę. Naprawdę? Germanio, naprawdę. Ich oferty przyjmij, albo cię zaatakujemy. Ich żądanie. Proszę, nie atakuj. Najbardziej genialna rzecz w Rome Total War. Dobra, odmawiamy. Zniszczę was. Sor zaatakuje was. Wasze prośby nie zostały wysłuchane. Dobra, idziemy na nich. Te oddziały mogą spokojnie za nami iść. Raczej się nie zbuntują, nie powinny przynajmniej. Rzymianie raczej się nie buntują tak specjalnie. Dobra, tragedia w rodzinie. Okej, okay. Zakończam budowę Mediolanium. To w takim razie teraz tu zbudujemy... Dlaczego to jest niski poziom podatków? Będzie normalny. Zbudujmy misję handlową. Raport z rekrutacji, wiadomości dyplomatyczne. Dobra. No i kolejna tura. I wow, postanowili mnie Germanie zaatakować. Czym idą? Tak, falangą germańską. Tak, Germanie mają tu falangitów. Falangę. Jedna z dziwniejszych rzeczy, chociaż nie, chwila. Najdziwniejsze jest to. Wrzeszczące kobiety. Tak, germańskie kobiety. Gospodynie domowe chwytają tasaki i idą do wojny z Rzymem. I będą się darły przez całą bitwę. Dokładnie. Nie wiem, kto wymyślił tę jednostkę, ale jest zabawna. Dosyć. Dobra, zapiszmy. Juliusze. I no cóż, oczywiście prowadzimy bitwę osobiście. Nie mamy szans sami wygrać. Mamy znaczną przewagę liczebną przede wszystkim, a... I wyszkoleniem. Rzymianie górują nad Germanami pod każdym względem. Dobra. A wysłuchajmy właściwie przemowy. Particular game is theirs, I think. We outnumber them by a large margin, but this may drive them to foolhardy defiance. Be careful. We are lacking in spearmen today, and the many enemy horsemen may make life a little hectic if we are not careful. I have never yet lost a fight against these men. I have no intention of starting today. So together, we will gain another victory. And now,
To arms! Let us harden our hearts and think of Rome and all we can do for her. Then we will do our duty to Roman honor! Dokładnie. Ku chwale, że zmijecie Megaremanów. Okej, okay, coś nie wiem na razie całą armię. No i tak, troszkę tak w dołku jestem, tak więc się ustawię gdzieś tutaj może. I tak, z przodu. Wy. Potem te oddziały. Przepraszam was na chwilę. Dobra, jestem z powrotem, ktoś mnie zawołał. Tak, dobra, rozstawiamy się dalej. Tutaj kolejne tych astatii zostawimy z tyłu, powiedzmy tych tutaj. Ten niepełny oddział. I tak, wielicie z przodu. W linii. Okej, okay. Nie uciekajcie. I tu troszkę po bokach rozstawię moich łuczników. Okej? Okej? Moją konnicę gdzieś tutaj ustawię. No i jeszcze został generał oczywiście, tak więc jego z tyłu. Okej, okay, rozpoczynamy. No i poczekajmy, aż przyjdą. Tutaj konnicę się widzę. Po tej flance z konnicę? Nie. Dobra. W takim razie przerzucę moją konnicę też na tą stronę może. No bo z ich łucznikami tak nie mam co walczyć, bo to falanga. Musimy się bawić, żeby ją konnicą zajść. Ale tak to przynajmniej zlikwiduje zagrożenie, jakie stanowi ich konica dla mnie. Okej. Okay. Ej, przyspieszmy, niech podejdą. Tutaj jest jeszcze trochę do zasięgu i nie zostało. Dawaj się w zasięg. I teraz staną i będą czekać. Cholera. Na generała drugiego czekają. On chyba nie będzie nam je szarżował. Będzie. Dobra, w takim razie uderzam na nich. Ojej, aj. Uuu, panowie, cofnąć się, cofnąć się. Wow, okej. Okay. To troszkę zabolało nas to już. Dobra, to oddział tu. Szarża na tą konnicę. Wy, okrążyjcie ich. Okrążcie ich. Okrążyjcie. Pff, genialne. Wow. Jezu, jak on mi zmiata moich ludzi. Chryste, panie. Wow. Okej, okay, ja to mogę przegrać jednak. Ja to mogę jednak zdecydowanie przegrać. Wybiegiem, idioci. Tutaj generała im zabijcie przede wszystkim. Mój generał niech tu uderzy. Żeby mi tylko nie zginął, ale przynajmniej powinien uszkodzić im, no dokładnie, większość oddziału. Dobra, cofnąć się. Zanim zginiecie. Wyatakujcie tu. Wyatakujcie tu.
Dobra, trochę ludzi straciłem. Jednak. Tutaj wy się pokójcie na ten oddział teraz. Chociaż nie, już nie będę generała narażał. O, pięknie, pięknie, cudownie. Rozbiję jeden oddział falangi. Nie, ta falanga jest przegięta trochę jednak. Ich. Ona się nie równa z falangą grecką oczywiście w żaden sposób, ale... Mimo to falanga i Germanie. Idiotyczne. O, pięknie, tu spanikowali, cudownie. Wyrżą się ich od razu. Niech generał ich ściga. Gdzie moja konica? Tutaj. Daleko, daleko troszkę. W takim razie wy też będziecie gonić ich. Okej, okay. Któryś oddział jeszcze walczy? Tutaj jeden. Świetnie, te dwa oddziały ich okrążają. Jeszcze ten może. No i ten. Cztery oddziały jednak. Troszkę strat poniosłem jednak. Ale... Nic strasznego. Ile? 31% wojsk. No cóż, mówi się trudno. Kolejny oddział rozbity tutaj, wspaniale. Niech generał wróci, się nim zajmie. Ten już raz pierwsza generała, z tego co widzę. Gdzie moja konica? Co robi? Tutaj i wyżyna tych. Wspaniale. No to przyspieszmy, już w tej chwili bitwa wygrana. Kontynuuj bitwę. No i pięknie, wyrżnięci. Cudownie. O, straciliśmy troszkę ponad 700. Duże straty nawet. Ale chyba żadnego działu nie straciłem. Przynajmniej tyle dobrego. Do tego posiłki już są w drodze, tak więc spokojnie. Nic się stało. Połączmy na te oddziały. Jednak nie chcę się ich uzupełniać i szturmujmy na to miasto. Dobra, sprawozdanie z przebiegu tury. Filozofia stoicka. Dobra, stoicyzmie. To jest informacja na zakończoną budowę. Szelnica, wspaniale. W takim razie teraz zbuduj tutaj świątynię. I zrekrutuję oddziały szelców, znaczy łuczników. Zawieszenie broni Brytania, Germania. Szkoda. Germania ma teraz wroga tylko we mnie, niestety. Tak, tutaj mam wolnego generała, poślę go tutaj. Albo i nie. Bo się zmniejszyły... zmniejszyły się dochody. W takim razie cię poślę na północ. Połączy się z Luciuszem. No i dobra, tak, tutaj. Werbunek kolejnych principes. No i Hastati. Tutaj ucznicy. I tutaj kolejny Hastati. Wspaniale. No i... Dobra, zakończmy turę. Czego chcesz, Kartyginu? Nie, mam wam portu blegać. To nie, nie ma. Co? No nie! Ojej, Senat zlecił osadę, zajmie osadę Termum. Daleko znowu, zapieprzeć trzeba. Ale pusta osada. Mam 10 tur. No może zdążę, zobaczę jeszcze. Wojna. Ród Juliuszu Kartagina. Świetnie, zdobyłem 1000 denarów. To mogę już cofnąć flotę. Sprawozdanie z przebiegu tury, wynalezienie pompy ręcznej, zaraza Macedonii, nowy członek rodziny, raport z budowy. Tutaj się pola wybudowały. W takim razie zbuduję teraz kuźnię.
Tutaj misja handlowa zbuduje tak więc pola. Tutaj się miasto rozwinęło. Wspaniale, w takim razie koszary legionowe teraz. Wypowiedziano wojnę, Egipt, monarchia Seleucydów, raport do rekrutacji, świetnie. Wow, to armii germańskiej, dobra. Przegnajmy je i oblegamy to miasto. Świetnie. No i cóż, w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam was do kolejnych filmów z Rome Total War. Do zobaczenia. Cześć!